dawaj. Chyba sobie, że jesteś 30 metrów pod ziemią. Co? Nie wpięty. Dawaj, już niedaleko. Dawaj. Już kawałek do góry. Ja tu nie wyzejdę z tego. Majtko cię opuści. Ooo, ktoś mnie naciąga! No majtko. Naciągę linkę na dole. Ale nie jest. W ogóle jest fajnie, co nie? Mam lęk wysokości. No, ja też. I? Kłamiesz. Nie, nie kłamię. Nie masz. I co? Dobra. Gotowy? Nie. No to się przygotuj jak najszybciej na zejście. Seba, ty! Nie! Dobra, majetko. No. Seba! Kucji. Seba, kucji. Dawaj, kucaj. Kucaj. Łap się tam, masz za sobą drabinkę, możesz się jej złapać i kucnąć. No dawaj. Trzeba rusz się. Ale to trzeba Agnieszka chce. Dawaj, dawaj na dół. Nie trzymaj się niczego, tylko linę. Jak jest? Strasznie! Strasznie fajnie. Odbij się od gałęzi. Odbij się od gałęzi. Od drzewa się odbij. No i pięknie. Ale maksymalnie, jak tylko mocno umie. Mocno się odbij. Bardzo mocno. Jezu. Daj tylko ten pod. Już? Tak, no. Dzień dobry. Dzień dobry. To co, krótki wywiad. Serio? Tak. Jak się podobała podróż na górę? Zbyt szybko trochę. Za nisko tu jest. Szukaliśmy wyższego drzewa, ale nie było. No cóż, może następnym razem. Smuteczek. Jak się podobają widoki? Bardzo piękny Tyczyn. I ogólnie nie wiedziałam, że możemy są aż takie góry. No, to trzeba przyznać, że niby się nie wydaje, ale jest wysoko. Tak. Tak. Jakieś osobiste przeżycia z podróży? Osobiste przeżycia? Nie wiem, łapki trochę bolą, ale ogólnie jest okej. Aha, to dobrze. No, więc cóż, życzę udanej i przyjemnej podróży na dół. A, dziękuję. Proszę. A. No, pewnie, że tak. Skocz, skocz, skocz. Odbij się od drzewa. Odsuń to pinkę. Wyjdź to piękno. Aga, no leć, chodź. Do maksa. Tutaj, gdzieś tu, tu. Lalalalo. Lalalalalo. Lalala. Czego się mam złapać? Czego się mam złapać, żeby przeżyć? O, nie dramatyzuj.
Witam, witam. Witam. Jeszcze kawałeczek będzie. A gdzie samemu usiąść? Właśnie na tej, co tutaj, się trzymasz tak? Prawą ręką, tak. Może tak chwilkę. Może jakoś... A nie, bo tu mam linkę, to ja z drugiej strony ją podejdę. Czekaj. Mhm. Ja to zrobię tak. Wow. Byłoby bardzo miło. O, super. O, tak. O, dzień dobry. Dobrze, czekaj, na naszą pracę. I jak się podobała podróż? Było cudownie. Widzę swój dom, mój namiot. Jest fajnie, widzę szary dwór. No. Żartowałem, ale nie, jest bardzo przyjemnie. Pogoda cudowna, piękna. Słońce świeci. Ptaszki śpiewają. Wietrzyk delikatny. Jest cudownie. No, czyli jak mówiłeś, widoki bardzo ładne. Tak, jest cudownie. Widać tutaj cały tydzień, wszystko. Jest cudownie. Tak, jakieś osobiste, ciekawe przeżycia z podróży? Powiem tylko, że było bardzo ciekawie i zapamiętam to do końca swojego życia. Dobrze. No, w takim razie mi zostaje już tylko życzyć przyjemnej podróży na dół. Tak? Wcale nie jest tak wysoko, no. Więc... Chcesz sobie skoczyć? Tak, teraz musisz tylko skoczyć. Czego się mam złapać? Niczego. Niczego. Dobra, no to czekajcie, bo lalala, żeby mi tutaj koszulka nie została na tym drzewie, fajnie by było. Dobrze. Do widzenia. To pa. Żegnam. Patrz, i musisz się tylko odbić od drzewa, nie zaraz. Dobra, czekajcie. Bierzesz i odbijesz się od drzewa. Nie od tej gałęzi jeszcze. Okej. Okay. Tutaj już wystarczy. Od tej, patrz, lekko się odbić. Paweł wylądował. Dawaj, już niedaleko. Dobra. No, witamy na górze. Jak się podobała podróż? Trudno było z doskoczeniem, ale jak później już weszłam, no to fajnie. Dobrze. Jak się podobają widoki? Wszystko widać, cudownie, pięknie jest. No, wysoko nawet. Także no. Dobrze. Dobrze. W takim razie jeszcze się spytam, czy miałeś jakieś wspaniałe własne przeżycia w trakcie podróży? Chyba nie, ale fajnie się wchodziło. Dobrze, no. W takim razie żegnam i życzę przyjemnej i udanej podróży na dół. Gdzie mam zejść? Będziesz musiał zeskoczyć, albo przynajmniej się opuścić tak, żeby cię majetko opuścił na linii asekuracyjnej. Oka! No to możesz skakać. 3, 2, 1 i lecisz. Dobra, i teraz odbij się od tej gałęzi, co ma taka duża. No. No, jest na ziemi, a teraz stracisz. Co na imię? Nie pola. Aha, no tak, pola. Pola budowa. No. Leci, nie? Tam koło kolana masz takie coś wystające. Ale ma dobry czas. Dobra, tylko musisz przejść w tą stronę. Tak jakby do mnie. Żeby inna ci nie zahaczyło.
Dobra, dawaj, dawaj. Do góry, tutaj sobie siądź, na tej wyżej. Spoko, dobra. No, więc witamy na górze. Jak się podobała podróż? Spoko. Okej, okay. Jakieś przeżycia osobiste w trakcie podróży? Nie, dużo nie zrobiłam, więc... Dobrze, a jak się podobają widoki? Pięknie. Dobrze. No, w takim razie żegnam i życzę udanego powrotu na dół. Dziękuję. Proszę. Majetko! Dobra, taką gałąź widzisz po prawej stronie. Dzisiaj i odwiedź. O właśnie. Spoko, spoko. Jesteś asystowany. Dobra. Jakie oczy. Dobra, dawaj. Już nie daleko. Dobra, witam na górze. Cześć. No, jak się podobała podróż? No nawet spokojnie. Taka spinaczka. To dobrze. Jak się podobają widoki tutaj z góry? Nawet piękne. No, tak. A jakieś osobiste przeżycia? Coś ciekawego się stało? Nie, nic. Dobrze. W takim razie dziękuję za wywiad i życzę udanej i przyjemnej podróży na dół. Udanej obu. Nie, żartuję sobie. Dobra. Na pewno? Tak. A mogę się trzymać? Możesz. Dobra. Ale nie gałęzi. Możemy metkę lecieć. To będzie straszne? Nie. Ile połowa? Zostawię trzy. To ile tych złamań obstawiacie? Daję trzy złamania. Dwa. Dobra. Zobaczymy. Ja maksymalnie cztery. Dobra. O, działa. Coś się chyba zapomniałeś. A nie doleciałem na kosek. O, i tak oto. A jak się teraz wyciągnie tam? Czy to ściągniesz? No i chodzisz tam? Ściągniesz tam. No.